Wałbrzyska specjalna strefa ekonomiczna przyciągnęła do Polski kolejnego inwestora. Amerykańska korporacja Donaldson Company rozpoczęła budowę fabryki w Skarbimierzu. Pracę ma tam w przyszłości znaleźć nawet 500 osób. Strefy ekonomiczne w Polsce są jednak solą w oku Komisji Europejskiej. Dyskusja na temat ich dalszego funkcjonowania trwa. To jest też rodzaj wsparcia punktowego dla przedsiębiorstw. Więc jeżeli mówimy o takiej idealnej sytuacji, w której panują równe warunki gry dla wszystkich, no to specjalnych stref ekonomicznych nie powinno być. W tej sprawie toczymy z Komisją Europejską od lat dyskusję i Komisja dąży do tego, żeby te strefy zostały w jakiejś perspektywie czasu zlikwidowane. Wiadomo, że specjalne strefy ekonomiczne powstały w celu przyciągnięcia inwestorów. Większy problem Komisja Europejska ma z wieloma zakamuflowanymi protekcjonistycznymi działaniami państw, których jest coraz więcej. Tendencje do takich działań potwierdza raport Global Trade Alert. W ciągu ostatniego roku, od czerwca 2012 do maja 2013 roku, wdrożono 431 nowych inicjatyw protekcjonistycznych. Obecnie trwają prace nad 183 kolejnymi. Są to różnego rodzaju regulacje ograniczające import, ograniczenia migracji czy dotowanie firm rodzimych oraz szereg innych dyskryminujących regulacji. Typowym narzędziem w tej chwili, w ostatnich latach, w ostatnich dziesięcioleciach protekcjonizmu nie jest stosowanie ceł, tak jak dawniej, czy zakazów importu, tylko stosowanie tzw. narzędzi nowego protekcjonizmu. Czyli udajemy, że wprowadzamy jakąś opłatę nie po to, żeby przeszkodzić innym, tylko dlatego, że no, uważamy to za stosowne, szlachetne, mamy jakieś głębokie uzasadnienie. Mówimy na przykład, nie jesteśmy pewni, czy na świecie normy produktów żywnościowych są takie jak u nas. To w takim razie wprowadźmy obowiązek posiadania naszej certyfikacji. Problemem jest samo udowodnienie protekcjonizmu. Teoretycznie skargę w tej sprawie można skierować do Światowej Organizacji Handlu lub Komisji Europejskiej. Dyrektor Polskiej Izby Handlu i Dystrybucji Andrzej Faliński, który zna procedury rozpatrywania tego typu skarg, uważa, że często działania tych instytucji nie przynoszą pożądanych efektów. Na decyzję po złożeniu oskarżenia o działanie protekcjonistyczne czeka się kilka lat. Dwa i pół, może trzy lata. Więc to jest czas, w którym jeżeli chce się komuś zrobić krzywdę działaniami budującymi bariery, to się stanie. Potem tych praktyk można zaprzestać, można się uderzyć w piersi, to w dodatku wielokrotnie, ale szkoda się stała. Zaś dochodzenie szkód w sytuacji tak wielostronnych porozumień i takich, można powiedzieć, wymagających czasu działań arbitrażowych przez trybunały międzynarodowe, to często jest skórka za wyprawkę, bo przecież nikt nie będzie tych miliardów komu zwracał. Dlaczego Unia, dla której teoretycznie idea swobodnego obrotu handlowego powinna być priorytetem, godzi się na wprowadzanie utrudnień w obrocie? Tak naprawdę następuje ucieranie interesów i to pokazuje też tą wielką politykę, która polega na budowaniu sojuszy, budowaniu i ucieraniu wzajemnych interesów, a nawet nie tak do końca na przepisach prawa, dlatego że przepisy prawa z jednej strony to blokują, ale potem mówią zawsze, że można jednak zrobić inaczej. Część ekonomistów uważa, że powinniśmy korzystać z dostępnych rozwiązań, tak jak robią to inni. Czasem zdarza się, że chronienie własnego przemysłu przez pewien czas, czy własnego handlu przez pewien czas, pozwala mu się odrestaurować, zbudować i dopiero później warto otworzyć te granice szerzej. Zdaniem Witolda Orłowskiego korzyści płynące z działań protekcjonistycznych są jednak złudne i w rezultacie nie ma wygranych. Protekcjonizm działa tak, że zazwyczaj nikt nie uzyskuje tych lepszych warunków dla swoich własnych producentów, a gorszych dla innych, tylko kończy się na tym, że producenci z całego świata uzyskują gorsze warunki, no bo ja prześladuję producentów z kraju X, kraj X prześladuje producentów moich i tak dalej i wszyscy generalnie tworzą bariery dla przedsiębiorczości, dla działania firm, a nie korzystne warunki. No i to oczywiście koniec końców prowadzi do tego, że konsumenci płacą drożej, a firmy nic nie zyskują w sposób trwały, bo na gorszych warunkach do prowadzenia działalności już w skali całego świata tak naprawdę tracą wszyscy.